chórowi, orkiestrze, dyrygentowi. Dziękujemy ojcu Borysowi za jego świadectwo z Francji, Chorwacji. Teraz idziemy do Budapesztu. Teraz będzie dawał nam świadectwo jeden lekarz o imieniu Czokai Ondrasz, o swoim doświadczeniu jako lekarz chirurg, który jest z Węgier i będzie mówił o swojej drodze. Przetłumaczyć go będzie nasza Andrea. Przywitajmy go teraz. Podziękujmy za to, że zechciał być naszym gościem. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntelek titeket. Niech będzie pochwalony Jezus i Maria. Serdecznie was witam. Z radością stoję znów przed wami po 9 latach. Arról, hogy Isten szeretőknek minden a javukra válik, ahogy Pál apostol tanította. Nasza wiara się rozwija i pragnę wam o tym mówić, ale również i wiemy, że Bóg współpracuje z wszystkimi, którzy Go miłują, tak jak uczy nas apostoł Paweł. Wokół nas jest wiele trosk i problemów. Nagy pusztításokat végez a sátán az ördögtől megszállott emberek révén. Teraz nie myślę o tych strasznych Europach, wydarzeniach w Europie. Większe niszczenie bardziej niszczy szatan poprzez opętanych ludzi. Leginkább a megszállottakat. Powodem tego nie jest ateizm. Te rzeczy rodzą się z powodu obojętności wobec Boga. Tu następuje ta pustka, gdzie wchodzi zło. A 4000 abortusz, ami minden nap megtörténik itt Európában, 130 ezer körül, ami naponta megtörténik a világban. Najbardziej niszczone, największe niszczenie to jest to 4000 aborcji w Europie, a na świecie codziennie jest wykonanych 140 tysięcy aborcji. I my to czynimy. Gonosz lelkeket. Jesteśmy jak opętani. Igen lehet, amikor Jézus beleűzte a gonosztól megszállott lelket a 2000 disznóba, azok belerohantak a vízbe és megfulladtak. Da, może. Sietimo se. Tak, przypomnijmy sobie Jezusa, gdy prosili Azt mondta a tanítványoknak, ehhez az ima már kevés, böjt is kell. Kiedy powiedział do uczniów, do tego jest niewystarczająca modlitwa, należy jeszcze pościć. Kér minket a szűzanya a látnokok révén. W Medjugorje są rzeczy, które Matka Maryja przez widzących kieruje do nas. Halljuk, felismerjük a bennünk mélyen lévő Krisztust, a szűzanyát, ha mélyen imádkozunk és böjtölünk. Ez valóság. We wszystkich w nas jest możliwość codziennego doświadczenia mistycyzmu, gdy rozpoznajemy w sobie głębokie
głęboko Chrystusa i Maryję, gdy się modlimy i pościmy. To jest rzeczywistość. Az Evangélium az egyház tanításához képest. Bardzo ważne jest, aby nasze duchowe doświadczenia nie mówiły nic nowego w relacji wobec Ewangelii. Jézustól vagy egész máshonnan. Pomoc krzyża możemy dokładnie ocenić, widząc, skąd przychodzi ten wewnętrzny głos, czy od Jezusa, czy od kogoś innego. Wszyscy możemy być w drodze zła i stać się opętanymi. Szabad akaratomból hagytam el a gyermekkorom hitét, és vesztettem el a lelki stabilitásomat. Ja tak przeszłem własną wolą, opuściłem wiarę w dzieciństwie, straciłem duchowe bezpieczeństwo, zostałem zagubionym synem. A házasságtörés bűnét, így váltam saját gyermekem megölésének tanácsadójává. Mówiłem, aby uczynić aborcję, do tego jeszcze pojawił się grzech cudzołóstwa i to ja powiedziałam, aby zabić moje dziecko. Stałem się złym lekarzem, żyłem jak zły ojciec i mąż. Pierwszy ważny moment był w 16 roku mojego życia. Itt ül mellettem, de mi... Wtedy poznałem swoją żonę, która teraz jest razem ze mną. A testiséget előbbre helyeztük, mint a lelkiséget. Jako młodzi ludzie, to co fizyczne było dla nas ważniejsze od tego, co duchowe. Már nem hallgattunk Jézusra, el is hagytuk a templomot, a napi imádságot, mint annyi fiatal. Wiedzieliśmy, że to jest niewłaściwe, ale uczucia nas niosły. Nie słuchaliśmy Jezusa, jak wielu młodych opuściliśmy Kościół i codzienną modlitwę. Jöttek a gyerekek, minden jónak tűnt. Csak úgy jártam, mint az a sportoló, aki valamikor jó volt, aztán kihagyta az edzésmunkát, az imádságot és a gyónást. És amikor jött a meccs, kiütötték. I tak lata pięknie mijały, przychodziły dzieci, wszystko wydawało się, że jest w porządku. Byłem sportowcem, byłem dobry w jednym momencie, ale sportowiec, który opuszczał treningi, modlitwę i spowiedź, i gdy przyszły zawody, życiowa walka, odpadłem z tej bitwy. Elkezdtem hátat fordítani a családnak, a templomba kötött házasságnak, sok mulatás, alkohol, beképzeltség, önzés az orvosi munkában, és ahogy említettem, egy bűnös kapcsolatomból származó gyermekemnek a megölését is elősegítettem. Ciężył mnie szatan. 20 lat mając, zło ogarnęło mnie, zacząłem ignorować rodzinę, sakrament małżeństwa, były częste zabawy, alkohol, egoizm lekarza i tak jak powiedziałem, pomagałem przy aborcji swojego dziecka i swojego złego związku. Coraz głębiej i głębiej wpadałem w to, zostawiłem swoją żonę, dzieci, wyprowadziłem się z domu. Csak pislákolt. Ilyenkor nagyon rosszul éreztem magam a disznóolba, amit én csináltam magamnak. Chrystusowy cichy głos, głos sumienia,
tylko lekko brzmiał we mnie. Źle czułem się w tym chlewie, który sam zrobiłem ze swojego życia. Sokatszorra sikerült, 7-szer, 77-szer kaptam meg a megbocsájtást, végre térdre estem, és ki tudtam mondani, Uram Jézus, könyörülj rajtam, drága szűzanya, segíts meg engem. Chciałem ruszyć się, wrócić do domu ojca. Po wiele razy otrzymałem przebaczenie, 7 razy 77 i mogłem w końcu powiedzieć, Panie, upadłem na kolana, Panie, zmiłuj się nade mną, dziewico, Maryjo, pomóż mi. Potrzebne jest tylko tyle, tak niewiele. Telt már, akkor 42 éves voltam. I otrzymałem, wygrałem. Minęło wiele czasu, już miałem 42 lata. Erről beszéltem, hogyan húzott ki a gödörből az Úr Jézus. Przed 9 laty, gdy tu mówiłem, dawałem świadectwo na temat tego, jak Pan Jezus wyciągnął mnie z największej głębi. Wszystko to otrzymałem przez jedno mistyczne doświadczenie w 1998 roku. És rám bólintott az Úr, menj és többé ne vétkezz, ahogy a házasságtörő asszonynak is mondta. Modląc się przed jednym wielkim krzyżem, zobaczyłem Pana, który przemówił do mnie z krzyża, jak do grzesznicy, idź, nie krzyż więcej. To była moja droga do Damaszku i moja droga została w pełni teraz oświecona. Soha el nem múló szerelem, mert ketten vagyunk hármasban Jézussal. Nasz brat zrodził się na nowo. Znowu miłość odnowiła się, która nigdy się nie zatrzymuje, gdyż razem w dwójkę, dwoje jesteśmy w Chrystusie. Urodziło nam się jeszcze 2 dzieci, chociaż mieliśmy już 47 lat. Minden ötlet találmányom a rózsafüzér imádság közben jött. Stałem się lekarzem, który odnosi sukcesy. Korzystali z moich nowych rad, odmawiali różaniec. Új módszer lett belőle, sok nemzetközi siker, idézettség, és a legfontosabb, jobban gyógyultak ezek az agysérült gyermekek. 1998 roku, operując dziewczynę, wielkie uszkodzenie mózgu, pojawiła się wtedy we mnie pomysł, nowa metoda operacji. Ta metoda odnosi teraz wielkie sukcesy. Wielu korzysta z tej mojej metody. Później przychodziły różne moje pomysły dotyczące chirurgii. Ezért csodálatos erejéről, látva a sok szép testi lelki gyógyulást betegségből, alkoholizmusból, drogfüggőségből, különböző házasság, család, egyéb emberekkel szembeni elkövetett bűnökből. Ez történt velem is. W tych przypadkach łatwiej jest mówić o ogromnej mocy różańca, widząc tak wiele uleczeń z powodu alkoholizmu, uzależnień od narkotyków, od grzechów wobec małżeństwa, przeciw bliźniemu i ze mną to nastąpiło. Sorsszerű csapásként ér el a szenvedés. Całkiem jest ważne, gdy ciebie głęboko
jakiego osobę głęboko wierzącą dotknie coś, jakieś uderzenie. Tanúságot tesz világszerte Isten szeretetéről. Zawsze podziwiałem człowieka z Australii, który urodził się bez nóg i bez rąk, a w świecie dawał świadectwo o Bożej miłości. Myślałem, że to jest wspaniałe, ale nie chciałbym się z nim zamienić. Fél éve, amikor már cseréltem volna vele. I nastąpił moment w moim życiu przed 2,5 lat, gdy chciałem się z nim zamienić. Ale Bóg i w tym momencie mi pomógł. Teraz chciałbym wam o tym powiedzieć. To jest trochę trudniejsze. Elvesztettem 10 éves kisfiamat, aki a múltkori tanúságtételnél itt ült mellettem, akkor még 5 évesem. Strasznym wypadku straciłem syna, który podczas ostatniego mojego świadectwa siedział obok mnie. Był chłopakiem, który chętnie modlił się, był ministrantem, pięknie przeżywał swoją dziecięcą wiarę w Boga. Ahogy a többi gyermek néha még csintalankodott, ahogy a többi, semmi jel nem mutatott egy korábbi rövid, enyhe epilepszia betegség kiújulására. Chodził do szkoły, zajmował się sportem, folklorem, uczył się tak jak inne dzieci, czasami był nieposłuszny, ale nic nie wskazywało na to, że pojawi się znowu jego choroba, epilepsja. A kerti medencénk 20 centiméteres vizében megfulladva 10. születésnapján gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén. Znalazłem go w zimie w naszym basenie. Utopił się w wodzie. 20 centymetrów wody było. To było w święto Matki Bożej Gromnicznej. Straszna próba ożywienia go nie udała się. A kis fehér kezet kiemelkedve a piszkos hideg vízből. Wydawało mi się, że słyszę śmiech szatana, gdy widziałem białe ręce, które było widać z tej zimnej wody. Jezus Chrystus w największej niedoli nie pozostawił mnie. Felett imádkoztuk a rózsafüzért, köszönve, hogy eddig velünk lehetett. Po nieudanym ożywianiu odmawialiśmy różaniec nad naszym zmarłym, prosząc. Mówiąc, że przecież do tej pory mógł być razem z nami. Ale tu była tylko modlitwa intelektu i woli. A trzecia noga, stabilna emocje, tego brakowało. Wiedzieliśmy, ja i żona, że nie możemy Boga uważać za odpowiedzialnego. Istenem, legyél te a kis Lázár vagy a Naimi fiú. Jednak próbowałem ożywić go, mówiąc głośno, Boże, spraw, aby on teraz był małym Łazarzem. Ale pojąłem po pewnym czasie, że to tak nie jest. Önkorlátozásokat tett, különösen a gyermek halál megengedésével. Bóg stworzył i ograniczenia
i skutki, pozwalając na śmierć dziecka. I dlatego ten ból jest dla nas straszny, dla nas ludzi. Gyermekek azonnal hozzákerülnek ártatlanságuk miatt az örök boldogságba, ami nem mérhető földi örömökkel. Obietnica Jezusa jest pewna, że dzieci od razu dojdą do Niego, dlatego że oni są niewinni i osiągną wieczne szczęście, które nie można porównać z tym ziemskim szczęściem. Pan, patrząc na mnie, pomagał mi pięknym darem. Amikor az oltári szentségbe megjelent az Úr Jézus és a kisfiam. Pewnego razu podczas adoracji w bazylice w Budapeszcie przed Najświętszym Sakramentem ujrzałem Jezusa z moim małym synem. Átfogta a kisfiú vállát, miközben hallottam, hogy azt mondta Marci, jól látod, apu. Jezus, którego zobaczyłem jako żywe oblicze z płótna, z Turynu i słyszałem słowa, tato, dobrze widzisz. Elhoztam a kis urnát, kiüresedve álltam az utcán, és rám kiáltott a túlsó oldalról, nyugodj meg, apu, Jézus karjaiba hullottam, nem a medencébe. I wcześniej już słyszałem głos, gdy skremowane było ciało mojego syna, miałem ze sobą urnę i usłyszałem słowa, tato, uspokój się, ja wpadłem w ramiona Jezusa, a nie do basenu. Mimo tego wszystkiego, jako ojciec, jako lekarz, miesiącami czułem się zagubiony. És megláttam ott egy kisfiút, aki hasonló volt az enyémhez, akivel sokat jártam szintén teniszezni. Raz grałem w tenis z moim wielkim synem i zobaczyłem jednego chłopczyka, który był podobny do mojego małego syna, z którym również wielokrotnie grałem w tenis. Hite volt bennem. Érzelmileg nem voltam Jézusnál. Na nowo poczułem swoją wiarę bez duchowości. W sposób emocjonalny nie byłem z Jezusem. Takie chrześcijaństwo jest bardzo trudne i nie można przekazać radości zmartwychwstania. Głęboko modliłem się i pościłem. Jezus upomniał mnie, czyż nie wiesz, że On jest razem ze mną. Tot nem éreztem soha. Ez a valóság, ez a hétköznapi misztika megélése. Tak wiele miłości było w Jego głosie. Miłości, której nigdy nie poczułem. To jest rzeczywistość. To jest doświadczenie codziennego mistycyzmu. A böjt, a szentáldozás, a szentgyónás és az evangélium olvasása, ahogy ezt a szűzanya üzeni itt és kéri tőlünk Medjugorjében. Musimy zejść do swojej głębi. Do tego potrzebna jest modlitwa, post, spowiedź, komunia święta, czytanie Pisma Świętego, tak jak poleca to Maryja tu w Medjugorje. Gondolatokat. Ne meneküljünk vissza a felszínre. W międzyczasie musimy odsuwać złe myśli. Nie uciekajmy na powierzchnię. Musimy stanąć przed samymi sobą. Az Istennel való egyesülés útjára. Mindig mi akarjuk a kormányt tartani, és ahhoz kérjük Krisztus segítségét.
Pojąłem, że mówię o swojej wierze, ale nie możemy iść drogą. My chcemy trzymać władzę i jednak mamy prosić Chrystusa o pomoc, abyśmy realizowali to. Mówimy, niech będzie Twoja wola, niech się tak stanie, ale aby jednak nasza wola była na pierwszym miejscu. Ogromne niebezpieczeństwo to jest pycha wiary. Nie chcę korzystać już tylko samego Jezusa, chcę być z Nim, chcę żyć w Nim. Mert Krisztusban állandóan együtt vagyunk, velünk vannak, bennünk vannak. Nie rozdzielamy się od tych, których kochamy, gdyż w Chrystusie jesteśmy razem z nimi. Należy, aby oni razem zawsze byli w naszym życiu. Bez przerwy przypominanie sobie ich imienia pomaga nam. Możemy nauczyć się modlitwy: Panie Jezu, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Uram Jézus, könyörülj rajtam, bűnös emberem. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Apostol javasolja, és minden a javunkra válik, még a gyermekünk elvesztése is. Apostol Paweł mówi, bez przerwy musimy modlić się i wszystko będzie dobrze. Będzie przynosiło nam korzyść, nawet utrata naszych dzieci. Żyjemy w radości zmartwychwstania. O tym dajemy świadectwo i tym promieniujemy. Jezusem i Dziewicą Maryją możemy zmienić świat. Pięknie dziękuję Wam.